Witam w poradniku do podstawowej konfiguracji mikrofonu w OBS-ie. Poradnik będzie podzielony na dwie części, podstawową i zaawansowaną. To jest część podstawowa, która jest potrzebna, żeby podejść do części drugiej. Przechodząc do rzeczy, które będą Wam potrzebne. Po pierwsze, będzie to oczywiście OBS, po drugie mikrofon i po trzecie plugin do OBS-a, który się nazywa ReaPlug. Link oczywiście jest w opisie. Pobieracie wersję 64-bitową, jeśli korzystacie z systemu 64-bitowego, ale raczej to już jest standardem. Po pobraniu instalujecie, OBS musi być przy instalacji wyłączony i w tym momencie przechodzimy do OBS-a. Po instalacji, jak już znajdujemy się w OBS-ie, musimy tutaj najechać na mikrofon, kliknąć prawym, filtry. Kiedy już jesteśmy w edycji filtrów, mamy w tym momencie opcję plusika i wybrania wtyczki VST2X. Wybieramy wtyczkę VST2X i tutaj mamy pluginy do wyboru. Pierwszy plugin, z jakiego będziemy korzystać, jest to ReaFirm. Jest to plugin odpowiadający za odszumianie naszego mikrofonu. Jest to funkcja, która jest po to, żeby zminimalizować szumy, które są z zewnątrz od naszego mikrofonu, jak na przykład nasz komputer. I teraz pokazuję protip dla używania funkcji odszumiania, zanim zaczniecie odszumiać wasz mikrofon. Wchodzicie w panel sterowania, zakładka sprzęt i dźwięk, dźwięk, nagrywanie. Jesteście już na swoim mikrofonie głównym. Właściwości, poziomy i do samego odszumiania proponuję ustawić czułość mikrofonu na 10-20% w samym panelu sterowania, ponieważ wasz mikrofon będzie wtedy zbierał najmniejszą ilość szumów, co jest logiczne. I w momencie, kiedy będziecie mówić, będzie wasz głos najmniej zniekształcony. Kiedy już wybierzecie z listy ReaFirm Standalone, wchodzicie i macie tutaj odszumianie. W tym momencie, kiedy już jesteście tutaj, musicie tutaj wybrać Subtract, zaznaczacie sobie te opcje. Uwaga, będę demonstrował. Jak widać, poziom głośności ustawiony na 15 i w momencie odszumiania nie możecie się odzywać. I powstał profil bramki szumów, odszumiania samego, ponieważ nie jest bramka szumów, dla mojego głosu. Można jeszcze zakładkę zamknąć. Mamy pierwszy filtr. Zostawię na razie to na 15%. Przechodzimy do zakładki Gate. Wybieramy sobie w tym momencie ReaGate Standalone. Otwieramy wtyczkę. I w tym momencie, kiedy mówicie, musicie przebadać, powiedzmy, teren. To jest moment otwarcia waszego mikrofonu dla tego, co będą słyszeć ludzie. Jak widzicie, u mnie amplituda, jak mówię, przekracza zazwyczaj minus 46 decybeli. Jak nic nie mówię, no jest to dużo niższy poziom. Można to zauważyć. I po to jest ta bramka, że w tym momencie musicie po prostu na podstawie tego, kiedy mówicie i kiedy otwarta jest sama bramka, zobaczyć idealny jakby punkt. Dla mnie to jest minus około 46 decybeli. Kiedy może się otwierać, a kiedy musi być zamknięte, żeby nie było w międzyczasie streama cały czas słychać na przykład waszego komputera. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie. To jak już przebadaliście teren, upewnijcie się, że macie tutaj atak 3 sekundy oraz low pass 20 000 Hz. ReaComp jest to kompresor. Kompresor polega na tym, że zawsze, kiedy mówicie, kompresuje wasz głos do wyższej głośności, że tak powiem. Tutaj też jest taka sprawa, że musicie skompresować go tak, żeby nie dochodzić do tej granicy aż tak 0 decybeli, ale utrzymywać się do max minus 2. U mnie to dochodzi do minus 12. I w tym momencie ustawiacie sobie tutaj ratio na 10:1, atak na 6 milisekund. Również tutaj badamy teren tym suwakiem. Jak widzicie, podniosłem i kiedy powiedziałem coś dużo głośniej, to podskoczyło. Ale dążymy do tego, żeby ustabilizować nasz głos, żeby on był cały czas stonowany. Kolejno mamy Rea EQ. To jest equalizer. Bardzo prosty. Ja tutaj wybieram sobie zazwyczaj low shelf, ponieważ on podbija trochę niskich tonów, trochę średnich, a wysokie zaniża, żeby głos na streamie podczas nagrania był cieplejszy. Drugi kompresor. Kompresor z OBS-a sam wbudowany. Dlaczego on jest tutaj używany, potem powiem. Ustawiacie tutaj tak samo stosunek 10:1 i ja mam tutaj próg minus 3 dB, żeby zawsze mi ściszało mój głos o 3 dB. Atak 6 milisekund, odpuszczenie po 60 milisekundach, żeby odcięcie głosu było płynne. Bramka szumów kolejna. Tutaj na podstawie informacji z OBS-a, kiedy mówicie, możecie sprawdzić, ile
decybeli ma w momencie otwarcia wasz mikrofon. Po prostu przebadać teren w momencie mówienia i na przykład jeśli mówicie ciszej, to żeby to było widoczne, prawda? Czyli ja tak się zabezpieczyłem, że próg otwarcia to u mnie minus 25 decybeli ze względu na to, że wiem, że zawsze w momencie, kiedy mówię, mam co najmniej minus 25 decybeli na amplitudzie mikrofonu. Teraz próg odcięcia minus 32 decybele. Jest taka spora różnica, że w momencie, kiedy przestajecie mówić, zazwyczaj mówicie ciszej. To jest zabezpieczenie po to, że kiedy kończycie jakby zdanie, żeby odcinało wam mikrofon troszeczkę później. Najważniejszy, jeden z ważniejszych pluginów jest to limiter. Limiter polega na tym, że zawsze na amplitudzie dźwięku będziecie, nie będziecie dochodzić do czerwonej strefy, tak zwanej. Czerwona strefa odczytywana jest w OBS-ie jako już przester, albo raczej słyszalna przez waszych widzów już jako przester, jesteście za głośno. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawowe ustawienie mikrofonu. I w tym momencie zapraszam na część zaawansowaną, gdzie pokażę, jak skorzystać z mikrofonu jeszcze lepiej, jak ustawić wasze audio, żeby wasz dźwięk z systemu, Spotify'a, Discorda i wasz mikrofon był na czterech różnych ścieżkach.